Czytelnia Radia RSC. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa, zapraszam do Czytelni Radia RSC. Książki, które wpadały w moje ręce w ostatnich miesiącach, często opatrywane były przeze mnie takim zdaniem. To literatura faktu, ale czyta się jak science fiction. Albo takim. To biografia, ale czyta się jak kryminał naukowy. No i bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że książki faktu są tak umiejętnie pisane, że wciągają niczym powieść akcji. Ale mnie naszło takie pytanie. Gdzie się podziały wszystkie prawdziwe, te w pełnej krasie kryminały, thrillery i opowieści szpiegowskie? Jak bywa w takich sytuacjach, naszła mnie oczywiście ochota na taką książkę. Na kryminał, na thriller. A ponieważ wydawnictwa mają zwyczaj, a nawet powołanie, spełniać kaprysy i zachcianki swoich czytelników, no bo ostatecznie od tego są, zatem i moje życzenie zostało niemal natychmiast spełnione. Co więcej, jeżeli mieliście bardzo podobne przemyślenia, to i wasze życzenie może się spełnić pod koniec tej audycji, bowiem egzemplarz powieści szpiegowskiej Argyle, wydanej przez wydawnictwo Insignis, którą napisała Ellie Conway, może oczywiście trafić w wasze ręce. Wystarczy zanotować zawczasu numer telefonu 46 833 34 43 i na koniec naszego spotkania z tego numeru skorzystać. Słowo wstępne. Autorka książki, o której dzisiaj opowiadam, Ellie Conway, jest Amerykanką. I to jest dość istotne z punktu widzenia czytelnika, który możliwe, że lepiej od samej autorki zna realia miejsca akcji, gdzie książka się toczy. No a przynajmniej jednego z miejsc akcji. Co jak sądzę, może wam się przytrafić. Od pierwszych słów tak zwanej noty od autorki osobiście byłam oczarowana, bo i okoliczności powstania książki nie były zwyczajne. Otóż Ellie uległa ciężkiemu wypadkowi, który pogrążył jej życie w otchłani rozpaczy i w tamtych bardzo ciężkich dla pisarki dniach. Jej najbliżsi starali się jak mogli i robili co mogli, aby chociaż trochę odwrócić jej uwagę od tragedii, która ją dotknęła. I oto wyobraźcie sobie taką sytuację. Pewnego dnia jej mama przyniosła jej album ze zdjęciami, książkę ze zdjęciami, krajobrazów i na jednym z tych zdjęć widać polskie Tatry. Autorka twierdzi, że właśnie to zdjęcie odmieniło w pewien sposób jej życie i podobno następnego dnia rano znała już całą historię głównego bohatera Argyle'a. Potem pozostało już jej tylko spisać. Tyle sama autorka. A czego wy możecie spodziewać się po tej książce? Wszystkiego. Wszystkiego, co niesie ze sobą dobra powieść szpiegowska. Rosyjska elita, walka o władzę, tajne służby CIA, szpieg z kiepską fryzurą, ale za to ogromnym urokiem osobistym. Trochę ciekawostek astronomicznych, no i w bonusie dla czytelników z Polski także nawiązania do znanych nam miejsc. Jest oczywiste, że nie mogę żadną miarą zdradzić choćby rąbka fabuły, a bardzo bym chciała, no ale w końcu to powieść szpiegowska, a ja już i tak wiem zbyt wiele. Takich rzeczy szpieg nie wybacza, ale klimat w tej książce jest niepowtarzalny. Sala po drugiej stronie korytarza zapiera dech w piersiach. Jest przestrzenna, z wysokim, skupionym sufitem z freskiem, przedstawiającym chmury i anioły, otoczona niszami, do których prowadzą łukowate przejścia. Każda z wnęk jest z kolei wyłożona połączonymi lustrami, fazowanymi tak, że światło odbija się od ich krawędzi. Na środku sali stoi filar wysadzany niezliczoną ilością ozdobnych lusterek, w których odbijają się wyłożone lustrami nisze. Z sufitu zwisają olbrzymie żyrandole. W setkach ich kryształów również odbijają się lustra. Całość wywołuje wrażenie, jakby ktoś uwięził cię w migoczącej iluzji optycznej. Argyle przeczesuje wzrokiem pomieszczenia i wysoko pod sufitem z tyłu korytarza dostrzega mrugające oko kamery. Unosi pytająco brew do Carter, ale ona kręci głową. Kofi załatwiła to. Spokojna głowa. Mówi. Szukają wejścia do lochu, który, jak dowiedzieli się w archiwum w Koblencji, znajduje się pod podłogą.
Argyle wysyła Quinn i Schneidera, żeby sprawdzili kolejne pomieszczenie na parterze. Kuchnię, do której prowadzą drzwi pod schodami. Na początku obawia się, że Schneider może odmówić. Wcześniej nie ukrywał, że jego zdaniem Argyle nie nadaje się do kierowania zespołem. Schneider waha się przez chwilę, ale potem idzie za Quinn i mijając Argyla, spogląda na niego z pogardą. Ruszaj się, chłopie! Pogania go Wyatt. Wyatt i Argyle szybko sprawdzają pokoje na górze, chociaż Argyle jest przekonany, że to, czego szukają, znajduje się raczej pod ziemią. Na pierwszym piętrze jest ogromna, wykładana marmurem łazienka z ozdobnym, złotym sufitem. Obok luksusowej wanny, stojącej pod samym kominkiem, znajduje się pokryty aksamitem szezlong. Domyślam się, że to tutaj odbywały się te wygibasy du plaisir. Wyatt szczerzy zęby w uśmiechu. Argyle tak naprawdę go nie słucha. Jedyne, co do niego dociera, to łomot niepokoju w uszach, uniemożliwiający jakiekolwiek pogawędki. Tuż przed wejściem do następnego pomieszczenia Argyle się waha. Myślisz, że to tutaj Naumann zamontował bursztynową komnatę? Pyta, rozglądając się po wystawnej sypialni z łożem z baldachimem. Myśli o młodej Natalie Chabert, przywiezionej w środku nocy do tego dziwnego budynku samej w gęstym lesie. Czy już żałowała decyzji o przyjeździe, stojąc dokładnie w tych samych drzwiach? Myśli o Rudolfie Naumannie, który tracił kontakt z rzeczywistością, ryzykującym wszystko, by posiąść ją na tle jednego z największych skarbów świata – koneserze sztuki, który przygwoździł jej piękno do oszałamiającej powierzchni bursztynowej komnaty niczym motyla na szpilce. Być może wiecie, że na początku tego, bieżącego miesiąca, lutego, w kinach w całej Polsce pojawił się film o tym samym tytule, jak książka, o której dzisiaj opowiadam. Tyle, że trudno mówić w tym przypadku o ekranizacji, jako że w filmie autorka książki jest jedną z bohaterek. To mocno zakręcone, tylko że można to wytłumaczyć tak. Książka i film są ze sobą splecione. A to może oznaczać, że jedno jest uzupełnieniem drugiego. I trzeba przyznać, że to fascynujący zabieg. Sam reżyser filmu powiedział, że to najbardziej fascynujące połączenie filmu i powieści szpiegowskiej od czasów Jana Fleminga. Gdyby komuś akurat umknęło, to wyjaśniam, Ian był twórcą powieści szpiegowskich o nijakim Jamesie Bondzie. Być może słyszeliście o nim. Dla kogo jest ta książka? Wszyscy miłośnicy kryminałów, powieści szpiegowskich będą mieli mnóstwo frajdy z tej książki, którą mam dziś dla Was. Chwila oddechu i przeniesienie się do świata tajnych organizacji i sekretnych działań służb specjalnych gwarantuje poprawę nastroju i samopoczucia w 100%. W książce jest tyle zwrotów akcji, że nawet zbyt szybkie czytanie może spowodować konieczność cofnięcia się o kilka zdań, a czasami nawet stron, żeby połączyć fakty i wątki. Wciągająca jak miseczka ulubionych orzechów, których nie da się przestać chrupać aż do ostatniej sztuki. A teraz... Książka zatytułowana imieniem głównego bohatera, Argyle, napisana przez Ellie Conway, a w Polsce wydana nakładem wydawnictwa Insignic. Może być wasza już teraz. 46 833 34 43. Wciągająca jak krówka ciągutka. Polecam. Karolina Bastkolasa.